Witam Was, moi drodzy, w kolejnym nagraniu, w kolejnym filmie na kanale o malowaniu pokroku. To ja, Adam Razik. Cześć. Słuchajcie, jak widzicie, obraz przed Wami, który zatytułowałem, przepraszam, kwiaty, abstrakcja, pejzaż, ze znakami zapytania. I ktoś tam napisał, że warto by było, żeby tego obrazu zrobić kwiaty jesienne, bo to jest taka pora. Przepraszam najmocniej. Więc postanowiłem, że skoro tak, chcecie kwiaty, to będą kwiaty. W tym nagraniu spróbuję, niech ten obraz będzie służył do tego takich celów edukacyjnych, jak większość moich obrazów, po to, żeby zaraz na tym obrazie powstały, z tego obrazu powstały kwiaty. Bardzo fajne kwiaty, które na razie mamy obraz abstrakcyjny i proszę bardzo, tu będzie na przykład jakiś kwiat. Zaraz będę miał na podwędziu szpachelkę. Oczywiście znowu się pobudzi. Słuchajcie, jesteście na kanale Malowanie Krok po Kroku. Dużo tu się dzieje ostatnio, będzie bardzo dużo filmów. Ja teraz się rozkręcam, rozpędzam swoją maszynę malowania, bo będzie, no bo chcę mieć dużo, dużo, dużo tych obrazów, żeby pokazywać je dookoła, bo szykuję się do wielkiej wystawy, wielkiej ekspozycji, ale nie w tym rzecz. Wystawa wystawą, a malowanie malowaniem. Trzeba to robić. Wakacje minęły, trzeba się zabrać za robotę i pokazać Wam, jak obraz może powstawać, można z niego zrobić różne rzeczy, może być różnie interpretowany w zależności od potrzeb, tak? Teraz mają być to kwiaty jesienne, czyli będą tu jesienne. Już jest kwiatek jesienny. Tutaj troszeczkę takiej żółtej. I tu będzie kolejny. Dobrze, na razie może nie będę tym robił tutaj takich rzeczy szpachą, ale bardzo mi się to chyba krzywo wisi, muszę sprawdzić zaraz, bo całe nagranie będzie później krzywo wisiał i nie będę zadowolony. Dobra, słuchajcie, teraz głównie będę szalał z tym pędzelkiem. O, tu będzie kwiat, który wyjdzie mi prawie z kadru. Już go widzę. Tutaj już jest kwiat, który się tu pojawił. Zaraz będą liście koło niego. I takim już jest. I kolejny. Tu na pewno jest kwiatek. Już to widzę. Też go zaraz zobaczycie. Tu na pewno jest kwiatek. O. Na razie nie wiem, tak jak Wam wspominałem, czy to jest kwiat paproci, czy to jest, może to chryzanteny będą, albo jakieś tego rodzaju. No skoro jesień, taki jesienny kwiat to chryzantema. Kto wie, może to chryzanteny? O, proszę bardzo, może chryzantemy. I jest kwiat. Nie, tylko nie wiem, jaki chryzantem mają te. Mają takie chyba proste liście. Tu kolejny kwiat. Wszystko się układa. Tu będzie kolejny kwiatek. O, bardzo fajny. Już to podkreślam. Popatrzcie, ile, jak niewiele trzeba. Niewiele trzeba, żeby tu zmienić charakter tego obrazu. Jeszcze parę później tam pociągnę parę tych. Parę kresek i będzie. O, tu będzie fajny kwiat. Który jest w tej czerwieni. I tu z tego będzie też kwiat. Zaraz to zrobię. O, złamię ten. Tutaj ten szablonik tego. I okej. I pomalutku, tu kolejny.
szpachla, wrócę do tego mojego, tych zieleni, to miał być ten obraz, zestawienie zieleni z takim pomarańczowo-żółtym. O, niech to się tutaj dzieje. Trochę czerni wezmę, takiej właśnie ciemnej. Tu już jest za dużo tych rzeczy takich, tego rodzaju, ale tu założyłem koszulę, bo mi się chłodno zrobiło, a teraz mi się ciepło przy tych żarówkach. Jednak tu grzeją. Słuchajcie, zapraszam Was, moi drodzy, do pisania do mnie, bo coś się ociągacie. Jeżeli jakiś obraz Wam się podoba, to napiszcie. Chętnie go oddam. U mnie nie ma drogich obrazów, właściwie to prawie za darmo oddaję. Także zapraszam. Tu mam takich parę, które już mogę oddać. Może to się wydać dla was, co chcę powiedzieć, wydać się dziwne, że tu mówię o wystawie, a tu chcę sprzedawać. Tak, nieraz jest tak, że niektóre obrazy już gdzieś były pokazane, nie chcę ich, czy nie będą się mieściły w tym. Ja mam nadzieję, że będę miał więcej dużo obrazów, a poza tym tak naprawdę jakiś obraz, który moim zdaniem będzie wymagał tego, że no to mogę zawsze od Was go pożyczyć, a będziecie ze mną w kontakcie, kiedy będziecie moje obrazy posiadać, kupować, to będziemy bliżej siebie i zawsze będziemy mogli się wymienić. Ja będę mógł zawsze od Was obraz pożyczyć. Nie, ja to też tak żartuję, ale naprawdę zachęcam. Może być tak, że ktoś już tam, czy też takiego osoby, ktoś tam kiedyś pisał nawet SMS-y po cichu, tu, że taki obraz, żeby chciał, coś tam chciała, a to była dziewczyna. A później nie, bo nie mam kasy, bo coś tam. Nie martwcie się o kasę, kurczę. Chcecie mieć, najważniejsze, żeby obraz cieszył. Już widzicie go, gdzie tam go powiesicie, w swoim mieszkaniu czy domu. Nic trudnego, nic prostszego, tylko napisać do mnie i już ten obraz może wisieć za dni parę u Was. Także zapraszam. Mam tutaj taką fakturkę, że ho, ho, moi drodzy. Dobra, biorę pędzelek. Poszanałem troszeczkę ze szpachlą. Ziele się pokazuje. To są fajne takie rzeczy, które były fajne w tej abstrakcji, ale nie wiem, czy nie powinien być on w założeniu i na początku, jak pokazywałem Wam, jak zacząłem nad nim pracę, to były kwiaty w pionie. Nie wiem, czy on go nie lepiej byłby, nie wyglądałby lepiej w takiej orientacji pionowej. Ale może niekoniecznie. Niech to z czasem. Nie, jest dobrze. Dobrze, teraz tak. Tu pomalutku sobie. O, tu fajny kształt się zrobił. To nagranie poświęcę tylko po to, żeby zrobić z tego kwiaty. Tu będzie fajnie się zapowiada. No, czy przeziębiłem się chyba. Coś tutaj. Może jakiś macie sposób, napiszcie mi, co zrobić. Jaki jest najlepszy sposób, żeby szybko się pozbyć przeziębienia. O! I już się dzieje, już się dzieje. Ten. Oczywiście tu pamiętam o tym, żeby niektóre tych drobiazgów zostawić, bo to buduje taki koronkowy się ten obraz robi wtedy. Buduje całą to opowiadanie w tym obrazie. O, tutaj tu zaraz może będę pędzelkiem teraz i będę próbował pędzlem, żeby zaznaczyć sobie pewne rzeczy. To na razie będzie płasko, bo to tak
na żywiołowo, tak na bieżąco. Tam to trochę jest tych... tu będzie taki żółty kwiatek. Tu jest coś... O, nie to. Trochę rozmazałem i znowu pędzel dowróciłem. Także to nieciekawe jest. Dobra, to tej zieleni. Boję się tej zieleni używać, żeby to nie było zbyt... Bardzo nie to właśnie tego się boję, takich surowizn. Jak oczywiście pewnie trzeba będzie poczekać teraz z tym obrazkiem, żeby znowu do niego wrócić po jakimś przeschnięciu. Teraz powinien wziąć i... coś fakturowo, że tak powiem, podziałać. Dobrze, trochę bieli. Tu mam bieli, takiej żółtej. O. I podzielam tłem. Też mi się ładnie to poodcina. Tak, i tutaj jakiś ładny... to tylko zostawię, co powiem, może na jakiś fajnie. Słuchajcie, no będzie obraz z kwiatkami, znowu kwiaty, później nie będą nazywać to, kurczę, tylko kwiaty maluję. Ale to jest właśnie taki temat, który jest zawsze fajnie komuś prezentować, komuś przekazać, sprzedać. Nie ma ze sobą ładunku jakiegoś emocjonalnego, takiego, że to musi być ta osoba, bo tu jest jej portret, bo to jest... Nie, tutaj po prostu jest czysta treść dekoracyjna, dlatego lubię malować kwiaty, o, przyznam się, lubię malować kwiaty. W ogóle to chciałem, może ten ofiaruję, obiecałem mojej tutaj stałej widzce, czyli oglądającej, Natalii z Krakowa, obiecałem, że jej ofiaruję, może to właśnie będzie ten obraz. Muszę jej naprawdę chcę namalować za niej taki bardzo, bardzo dobry. Może od początku zacznę ten obraz malować, bo obiecałem, kurczę, już trochę czasu minęło, a ja dalej tego obrazu nie namalowałem, dlatego może wezmę za chwilę następny obraz, który zacznę, to będzie właśnie mimo kwiaty dla Natalii. Dobrze sobie przypomniałem i dobrze o tym powiedziałem. Tak, zrobię to już niebawem, także Natalia będzie, że tak powiem, zadowolona i mile zaskoczona, bo nie zapomniałem o tym, co obiecałem, a że były okoliczności niesprzyjające, to mnie nie było, to tak to wygląda, że jeszcze nie powstał. To jest najwyższy czas, żeby ten obraz namalować. O, tutaj już mam fajne rzeczy się porobiły. Słuchajcie, teraz wezmę różowiutko. Tu trochę ciemny jest ten kolor, ale tam nic. O. Na razie zabawa, układam znowu od początku kolor na tym obrazie. To też jest taka... No i w ogóle niepotrzebny jest tutaj w tym momencie. Także tutaj też gdzieś się pojawi, bo te rzeczy tutaj będą... O. Będą się po... co tu jest? Wszystko wymalowałem z tych tymczasowo. Jeszcze mam czas. Jeszcze jest dobrze. Żebym tego nie wywrócił, bo jak wywrócę, to nie będzie do czego wracać tutaj. Będę musiał poczekać, aż przeschnie. No już tak właśnie zrobiłem, że pędzel już jest brudny. Dobrze, teraz wezmę troszeczkę, wrócę do tej zieleni, której chcę tutaj użyć.
to będzie ta zieleń właśnie taka soczysta. Dodam trochę takiej żółci. Zgubiłem tą zieleń, już się zrobił prawie pomarańczowy ten kolor. Także jeszcze trochę tej zieleni tutaj dodam. I będzie z taką zielenią. Nie wiem, boję się tej surowizny, tej, ale nie, już jest ok. Czekajcie, teraz tak, parę takich uderzeń, gdzie tu może być taka zieleń. Sam nie wiem, jak te kwiatki będą wyglądały, ale o, może gdzieś tu. Może gdzieś tu się jakieś światła pojawią. Może gdzieś tutaj. I tu. I tu. Tu gdzie te pomarańczowe rzeczy. I tu. Niech się tutaj. O, i tutaj. Wezmę szpachlę, zaraz tam rozetrę, żeby to nie było różnych tych jakości. Tu jest malowane szpachlą, tu jest malowane pędzlem, żeby to jakoś wyrównać te. O, i tu trochę taką zielenią podziałam. O, i tu jakiś listek się pojawi. Jeszcze na pędzel wezmę. Może gdzieś tu. No i pomalutku, pomalutku. Zaraz wezmę też do tego. O, tu było coś ciemnego. Tak, znaczy ciemnego. To było też. Kurczę, ale się przeziębiłem. O. Tu to było za czarne. I tak. Tu na tej czerwieni. Tutaj pomału, pomału będę ten kolor tu się z nim bawił. O, taki zielony, taki żółtej i zieleni też, żeby złamać ten zrezygnować tutaj. Niektóre te czerwienie to trzeba z nich zrezygnować. W takim obrazie to muszą być też gdzieś płaszczyzny szersze, większe, żeby to nie było, bo to zatłuczone zostanie, tak jak będą takie małe plamki. Pomalutku sobie będę to czerwienie. Teraz jeszcze takiej zieleni soczystej. Ach, to aż teraz daję po gałach, tak powiem. Teraz zrobię taki ciemniejszy, aż mi się chciałoby, ten format jest taki wydłużony, by się chciało to wziąć do ręki i tam na tej części tutaj po, a tutaj też jakiś kwiat, coś tu będę musiał zrobić. No i to wykorzystam, teraz trzeba będzie znowu wycisnąć i tą paletę wzbogacić, bo tu już mi się przy okazji mi się porobiły takie, widzicie, tutaj są te kwiaty, przez tą fakturę one nie będą takie dosłowne, zaczyna mi się to tutaj fajnie to robić, nie będą takie dosłowne, że to nie będą takie, wiecie, dlatego mówię o tym kształcie, że ja nie będę tutaj sobie rysowywał tego kształtu tak do końca tam, że tak powiem, do końca jakoś go tam, ale to będzie takie raczej wrażeniowe, takie, o, tutaj taki kolor niebieski, nie prawie, tylko niebieski, ja nie wiem, czy to dobre jest, także ostrożnie muszę tak próbować, próbować, krok po kroku, jak w moim tytule mojego kanału. No i teraz wezmę, bo się tutaj kończy prawie czas, jeszcze parę takich szpachli wytarłem, szmateczkę i wezmę pędzle do wody
i wezmę ten cieniutki pędzelek i jeszcze tym pędzelkiem tej czarnej tutaj, już mi się prawie skończyła ta czerń, ale tutaj taki stawy ciemny, tym rysunku, to wszystko mokre jeszcze jest, ale będę chciał tutaj pozaznaczać, gdzie który kształt się kończy, dlatego o. A w następnym nagranku, teraz zaraz to zrobię, już będzie to troszeczkę bardziej przesunięte, przesuszone, to troszeczkę podeschnie, to wtedy będzie można tutaj sobie poszaleć inaczej. A teraz jeszcze tyle kształty znowu szukuję. Już się po prostu zaczyna fakturowo fajne rzeczy robić. Dlatego fajne te plany są. I pomału mi te kontrasty też odnajduję. W tym to jakieś malutkie drobiazgi, trochę takich szczegółów, detalików. To mi się zbuduje cała, tak jak opowiadanie, takie właśnie. Już od tutaj fajny kwiatek, tutaj. To pomalutku.